się życie jest na wariackich papierach. No jest straszne, gdy się szczurów i to się da wyczuć. Widać, jak papiera łata. I z powrotem ganiają. Ludzie patrzą i nie widzą, bo za szybko chodzą. Za wejmami chyba latają. Czy nie mogą nadążyć? No wypadłem z tej karuzeli jakiś stary. I później było się ciężko odnaleźć. Jest godzina 8, zaczynamy o tej godzinie pracę naszą, która trwa do 23, 24 nawet. Zależy jak klienci wyjdą. Wreszcie na swoim. Dzień dobry panu. Wejść już można na kawkę? Tak? Dziękujemy bardzo. Wcześniej mieszkaliśmy w bloku, natomiast w momencie, kiedy Piotr się pojawił, no to wiadomo, że chcieliśmy większego mieszkania, no i szukaliśmy. Znaleźliśmy tutaj na Śródce większe mieszkanie, bardzo ładne. Ujęła nas też tutaj historia w ogóle okolicy samej Śródzki, także no postanowiliśmy, że będziemy tutaj mieszkać i tak mieszkamy już od 4 lat. Byliśmy tutaj od momentu, kiedy to powstawało, obejrzeć sobie tutaj, panowie nam pozwolili wejść do środka i rzeczywiście widać było, że jest mnóstwo pracy do zrobienia. Trzymaliśmy cały czas kciuki tutaj za to, żeby to powstało. No i teraz bardzo się cieszymy, że można tutaj wstąpić na kawkę, czy zjeść sobie coś. Bardzo jesteśmy z tego powodu zadowoleni, na pewno. W 2005 roku rozpoczęła się rewitalizacja Śródki, trwa do dzisiaj. Nie jest łatwo, ale powstał w 2006 roku ten most, który połączył miasto ze Śródką i dlatego Śródczanie mają bliżej do Poznania. Liczymy na to, że wiele rzeczy nowych jeszcze tutaj powstanie, tak jak powstał nowy bar u Jacków przy rynku śródeckim. Również mieszkańcy czują to, że Śródka weszła w nową epokę. Tu będzie jedna nitka i z tej nitki ma być zjazd na Śródkę. Jakie są realne możliwości zamknięcia tej bydgoskiej ulicy? To jest to, co w 2012 roku będzie już oddane. Przygoda cała zaczęła się z tą kawiarnią na 3 lata temu. Myśmy się dowiedzieli, że można tworzyć spółdzielnie socjalne. My chodziliśmy tutaj na narożniku do CES-u. Tam żeśmy przechodzili szkolenia na temat robienia biznesplanów, jak rozpoczyna działalność, na jakich to zasadach jest i tak dalej, tamte. I my żeśmy kiedyś mieszkali na Bydgoskiej, tu obok w bramie. Teraz żałujemy, żeśmy się stamtąd wyprowadzili, bo byśmy mieli blisko do pracy. Fundacja Barka wywalczyła dużą sumę pieniędzy z Unii Europejskiej. To był taki duży grant, to się nazywa program Equal. No i w ramach Equala Barka mogła przyznać takie małe granty spółdzielniom socjalnym. To były obskurne drzwi, obskurne okna, właściwie zniszczone ściany. Już właściwie ścian nie było, to były gołe mury. No podłogi nie było. Sam piec, który jest bardzo ładny i zabytkowy, w którym kiedyś wypiekano chleb, on też niszczał. Właściwie w wielu miejscach już ściany zaczęły gnić, była pleś. Właściwie no, nie chciało się tam nawet wchodzić. Na ścianach były kafelki, to taki kolor różowy.
No i brud, i pajączyny to wszędzie. Skuliśmy kapelki, miejscami odpadał tynk i ukazały się cegły. I postanowiliśmy do czystej cegły to oczyścić. Część była siekierą robiona, część była przecinakiem robiona, młotkami, parę.